Hej ho, witajcie w CIF 5, Babilon, boski poziom trudności, igrzyska śmierci, no i w tym odcinku chciałbym zdobyć Londyn, także jest idealny moment na to, żeby wyjaśnić, dlaczego idę na trudniejszy do sforsowania Londyn, a nie na znacznie łatwiejszy York. No i chodzi generalnie o zadowolenie. Pamiętamy, że podbój wymaga nadwyżki zadowolenia. Taki York w tym momencie ma 24 mieszkańców. Po podboju tego miasta zostanie tych ludzików około połowa, tak trzeba liczyć, czyli 12. Oczywiście w tym mieście jest kilka milionów mieszkańców, ale chodzi o pewną symbolikę. Tutaj mamy 24, połowa się zachowa, tak obstawiamy, czyli 12 ludzików, czyli 12 punktów niezadowolenia by było. W tym momencie, jako że mam 0, miałbym 12 na minusie. To jest oczywiście bardzo dużo i nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Także idziemy na Londyn, który ma 25 mieszkańców, także też około połowy, czyli 12 przeżyje taką inwazję i będzie minus 12, ale w Londynie widzimy tutaj kraby, których ja nie posiadam i widzimy cukier tu i tu, którego to ja też nie posiadam. Pod Yorkiem nie widać żadnych nowych surowców luksusowych, których ja nie posiadam. I to jest główny powód, dla którego idę na Londyn, nie na York. Bo jakbym zaatakował York i miałbym minus 12, to bym już nie mógł myśleć o podboju Londynu. Nie byłoby takiej opcji. Raz, że miałbym karę do walki i byłoby mi trudniej ten Londyn zdobyć. Dwa, że jakbym go podbił, to miałbym już powyżej 20 niezadowolenia, a to już może oznaczać bunty, rebelie i odłączanie się naszych niezadowolonych miast od Imperium. No i oczywiście tego nie chcemy. To się nie może wydarzyć. Dlatego idziemy na Londyn, bo będzie zadowolenie na minusie, minus 12, ale za to dostaniemy 4. Za to dostaniemy 4, czyli już obstawiamy, że będzie około minus 4, minus 6 może zadowolenia. Także to już jest akceptowalne. Dalej źle, ale akceptowalne. No i pamiętajmy też o tym, że to jest jednak stołeczne miasto Anglii, czyli jest lepsze, potężniejsze niż York. Widzimy tutaj już, to jest cud świata i tu jest cud świata. Jak to się nazywa? Latarnia Sfaros to jest jedno. A drugi cud świata, który posiada El Junia, to jest, szanowni państwo, zerknijmy, bo... A, wielki meczet w Dżene. Co on tam robi? Przyjrzymy się, jak zdobędziemy Londyn. Także no, na tym zarobimy. I jak ten Londyn zdobędę, to jest o wiele większa szansa na to, że będzie mi zadowolenie pozwalało iść na York. Odwrotnie, ni cholery. Nie byłoby szans szybkiego ataku na York, na drugie miasto. Ale w tej kolejności taka szansa będzie. Niewielka, bo niewielka, ale będzie. A jak już mam mieć jedno angielskie miasto, no to oczywiście wolę Londyn. Londyn, który ma te luksusy, tak jak mówiłem, który ma fajne tereny, który ma aluminium tutaj, co prawda tylko 3 sztuki, a tu jest aż 8. Ale tu jest jeszcze ropa, to jest o wiele większy obszar, wiele większy teren, fajniejsze miasto. Cytadelkę zrobiłem, która też się przyda w przypadku kolejnej wojny, czyli z Dariuszem, z Persem, bo te susy moglibyśmy tutaj jak najbardziej zaatakować, właśnie wykorzystując te cytadele. Także ona siądzie i w ataku na Londyn, i w ataku na susy. I to jest dobre oczywiście. Także zadowolenie, to planujemy z wyprzedzeniem, jeśli chcemy jakieś miasta podbijać, jakieś wojny prowadzić, zadowolenie trzeba mieć. Ja taką nadwyżkę oczywiście wypracowałem, no nie? Jako że mam w tym momencie 0, to łatwo policzyć, że miałem nadwyżki wypracowanej zadowolenia 16, czyli to by mi śmiało pozwoliło podbić ten Londyn. Ze 12 by zeszło, miałbym 4, ale dołożyłbym 4 skrabów, 4 z cukru i byłoby 8, czyli wróciłoby do 12 na plusie. No i wtedy moglibyśmy York podbijać i wyszłoby mi tak na zero mniej więcej. Jakby się tu gdzieś jeszcze uchował jakiś budynek, który zadowolenie daje, to miałbym nawet na plusie. Czyli widzicie, planowałem dobrze, kombinowałem dobrze, ale niestety autokracja
nie jest zbyt popularna. W zasadzie w ogóle nie jest popularna. Słuchawka z uchami wypadła, ale niestety, no nie wzięły głupie kompy żadnej tej ideologii. Nikt. Nul. Kompletnie żaden z tych moich rywali autokracji nie wziął. I to jest problem. Ojejku, okrutny. No i w ogóle tutaj zauważcie, że preferowana ideologia swobody. Kurde, no takie jaja. Już wolałbym ten ład. Ale jak Anglia ma ład, jak ją podbijemy, to może się to zmieni. No i pamiętajmy oczywiście też o tym. No nie, no zobaczcie, nawet ład tutaj w przypadku tych państw już tworzy dysydentów, już robi problemy. No to ciekawie, no ale oni łącznie i tak mają na plusie zadowolenie. I to ogromne, no za wyjątkiem Kartaginy. Także sami widzicie, że autokracja jest moim wielkim problemem. Ideologie, jak się je wcześniej wybiera, to jest zawsze losowe, aczkolwiek ja to zmienię w razie czego. Nakradnę tych technologii, już ich dużo nakradłem. Jestem 5 punktów procentowych za najlepszą technologicznie Koreą, czwarty jestem. Także generalnie jest ok. Nakradłem tych technologii, jeszcze kilka niebawem zgarnę. Tu za 4, potem jeszcze jednego takiego. No ten taki dobry był, kurde. Ale to zrobimy nowego, może się chłopak szybko dochrapie awansów i też będzie przepotężny. Zbudujemy tę prorę, bo jak podpowiadacie, cudy świata to cudy świata, o tej prorze mówię. Cud, który wymaga autokracji, zadowolenie dalej daje. Także on zostaje, nawet jak ideologię zmienimy. To Quake i Olok chyba podpowiadali, że tak to właśnie działa. Ja to tak też, tak mi się wydawało, że tak to działa, ale wolałem się upewnić. Także dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam oczywiście. No i gramy chyba, bo się nagadałem o wszystkim, co powiedzieć miałem. Mam nadzieję, że tak. Lecimy dalej, szanowni państwo, robi się artyleria kolejna. Dobra, jest ok generalnie, tak mi się wydaje. Także zadowolenie jest tutaj kluczowe w kontekście planowania naszych działań militarnych. To się może tak nie wydawać na pierwszy rzut oka, ale tak to właśnie działa. Ajajajajajajaj. To mocno wali. Także trzeba uważać, trzeba się pilnować. No tutaj będzie ciężko podejść, no na tym właśnie polega ten problem. No ale tak jak już mówiłem, no. Atakowanie Yorku to by był błąd, poważny błąd. Zyskałbym miasto, ale na pewno gorsze niż Londyn. Nie zyskałbym żadnych luksusów. Miałbym co prawda to aluminium, ale... Zapędziłbym się w kozi róg. O, w Mediolanie sfałszowali wyniki. Nowa rada będzie mi sprzyjać. O, jest też szpieg, ten za zabitego. O, jest, 13 z państwem miast. Fantastycznie, zobaczmy. Mediolan, szanowni, jest tutaj. Kurde, słuchawka mi z ucha wypada w kółko. Mediolan kulturowe, co oni... Aha, też mi ktoś podpowiedział, że jest embargo na te państwa miasta i tych szlaków nie można wysyłać. Dlatego tak to wyszło. A tu jeszcze mamy punkty nauki, tak? Nie, wielkiego naukowca. Będzie? Chyba niedługo też będzie. A są też punkty nauki. I kto wygrywa? Ja prowadzę. dobre. No Mediolan kulturowe, państwa miasta, dużo kulturki daje, to by było super. Jakby ono się ze mną przyjaźniło, albo nawet moim sojusznikiem było. To by było fantastyczne, szanowni państwo. Także szpiega, od niego zaczniemy, rzecz jasna. Do Korei go wysyłamy, tam gdzie kradliśmy. Tylko gdzie oni nas zabili? A, w tym jedynym mieście, które ja odkryłem, czyli w Seulu. No potencjał dalej jest 5, także tutaj warto wysłać. No zobaczymy, może przeżyje. Może coś się uda. Dobra, to jest super oczywiście. Tu generalnie moglibyśmy próbować fałszować te wybory. Nie, to się w tym ekranie robi. Przewrót zrobić. O, 41%. Oj, szanse. To się może nie udać, nie będę ryzykował. Jakby było powyżej 70, to bym próbował. Bo to trzeba zawsze pamiętać o tym, że jak jest 90% szans na powodzenie, no to jednocześnie oznacza, że jest 10 na śmierć. I to 10 też może zadziałać. Także wiecie. Dobra. Kolejne 14 będą
Kolejne punkciki przyjaźni. Dobra, fajnie, fajnie, fajnie. Tutaj mamy tego nowego szpiega, fantastycznie. Dobra, czyli walimy w ten Londyn, chociaż nie, chyba zabijemy to gówno. To znaczy gówno. No jejku, bo to ma, to nie ma tego punktu. Ten ma, o. No jejku, ale będę chyba musiał artylerią poprawić. O jejku, nawet chyba tego nie zabiję. No ale już podwójny atak, zasięg zwiększony, to jest piękne oczywiście. No nie zabiję. A to mnie strzeli. W kolejnej turze. Tu czekamy jeszcze 3 tury. Kurczę pieczone. Bo zabrałem temu połowę życia, czyli w kolejnej turze bym to zajumał. Tylko żeby oni mnie nie zabili. Nie, to samo mnie jedno nie zabije. Zrani poważnie, ale nie zabije. Czyli ja tutaj strzelam w Londyn. Bo ten Londyn jest dość pancerny. Nie, 41 pierdzielnąłem. Teraz będę musiał tu podmienić. Ojejku, czyli tutaj jakbym zdjął, to ten już nie będzie miał wsparcia generała, bo jak ten wejdzie... A, to chyba najbardziej warto tutaj go dać. Bo tutaj mamy jeszcze chłopka, który też będzie strzelał, bo ma... Co? Także tu walimy, tu podwójny atak i tu może siądzie, kurde, zwycięstwo całkowite? Chyba nie. Bo jakoś mało weszło wtedy. A może... kurde, nie uda się. A, to ucieknie, pierdzielony, no, nie lubię tego. Nie lubię tego, szanowni państwo. No dobra. Okręt liniowy to jest oczywiście taka lepsza fregata. Moja się tu nudzi. Pers troszkę pomógł, jeszcze się podleczyła akurat. Widzicie, to jest takie upierdliwe, kurde. 36, no bolało. Co mi ta słuchawka się... Ucho mi się skurczyło. Daj ta spokój. Nie wypadaj mi. Może ja ten kabel ciągnę jakoś tak. Nie wiem. Dobra, to tam pierdoły takie nieistotne. W ogóle. No, a kadu dostał. I przyszedł nowy. Daj ta, że spokój. No może tego zabijemy, kurde. Patrzcie, jaki ma awanse pierdzielony. Podwójny medyk. I otwarty teren. No co za gnoje. No ale ja tu pyrgam, pyrgam. O, tego zabiję, zabiję. Chyba weszło. 37. No, to rozumiem. Zdychaj. Kochane. Dobra. Mecena te sztuki zwiększa produkcję wielkich pisarzy, artystów i muzyków o 33%. A zmniejsza inżynierów, naukowców i kupców. To mi się nie podoba oczywiście. Embargo Anglia. Dobre, dobre. Ja bym chciał, żeby to nie weszło. Ale troszkę się boję głosować na to. No, ciekawe. Nie, to nie może przejść. Dobra, ale nie, przecież możemy wkurzać Holendra. Co my się nim przejmujemy? Tu nawet nie. To w ogóle zignoruję, a to wszystko na nie. Bo to mi zwisa. W gruncie rzeczy. Dzięki mnie Dariusz jest szefem. Także i tak nie będzie się czepiał niczego. No i kurde, tak się jak będziemy bawić, to się może źle skończyć dla mnie. Kolejny atak może być bolesny. Jeszcze jak tutaj coś wyskoczy, to dopiero będzie niefajnie. Kurde, kurde. No już bym to zabił. O, jakiś odgłos. Coś się... Nie, to ten generał. Dobra, chłopie, szybciutko tę dróżkę tu mi rób. Jak go zabiję... O! Dobra, to jak mam taką okazję, to sobie oczywiście nie mogę jej odpuścić. Wtedy brakowało punkcika jakiegoś malutkiego, żeby tego dokonać. Oj, tutaj też fajnie wyjdzie, bo się zrobi. Ten będzie wydobywał to akurat jedną turę, fantastycznie. Chociaż to muzeum mi na gwałt nie jest potrzebne, tak, bo to na koniec tury. Bo mamy takie miejsce odpowiednie. Angielski artefakt. No tak, bo potrzebuję turystyki. Jakbym potrzebował kultury, to bym robił słynne miejsce oczywiście. Ale turystyki, żeby się, kurde... To znaczy, artefakt daje i kulturę, i turystykę. A my chcemy jakiś tam wpływ wywierać ideologiczny. Bo jakbym obronił tę autokrację, no to tak by oczywiście było najlepiej. Ale czy to się uda? Jak ktoś wybierze w końcu tę ideologię, to tak.
Zobaczyłem takie czerwone. To jest akurat nie czerwone, ale tak mi się w oczach porypało, że myślałem, że to może angielska granica jakaś jest. Ale nie, nie, nie. Mowa naukowa, mowa naukowa, mowa naukowa. Ile ja mam tego złota? 104, z 78 na turę. Mam tam człowieka, który mi złotą erę może zagwarantować. To nie jest taki zły pomysł chyba. Dobra. 78. To mnie przekonało. Dobra, w tym momencie nam niepotrzebne to do niczego. Kreml. No to załad, cudy świata. No i mamy to. To nam niepotrzebne w ogóle, ale prora jest. No i samoloty. Rzecz jasna. O. O kurde, widzicie? Jakie rzeczy mi to straszne idą. Ojej. Jezu, jak ja mam to miasto zdobyć? Ten jeszcze nie ma punktu ruchu, musiałby to podejść, czyli go walną. Jak drogę to zdążę zrobić, to wtedy będzie okej. Dobra, walimy w to oczywiście, bo to punkty doświadczenia jakieś będą. O, dwa punkty. O, fantastycznie. I archeolog, o, ten chłop tutaj osłaniał. Dobrze, dobrze, żeby tutaj nie kradli artefaktów, bo tutaj niemiaszek mi się kręcił. 5 tur, dobra. Muzeum się zrobiło, także w tym momencie... O, jedna tura będę kradł, a tu dwie, nie, to rozpoczęcie dopiero. Tutaj. I damy do muzeum i może zrobimy premię. Za motyw. No mam nadzieję, że to się uda. O, cztery turystyki mam. No to już, autokrację każdy niech bierze. Oż kurde, zostało przyjęte, mecenat. No litości. To każdy głosował na tak prawie. Nie ja, Kartagina i Rosja. Oż kurde. Czyli jednak nie będę miał tego inżyniera? 12 tur, już by był. Już by był, już bym prorę robił. Pisarz będzie. Aaa, kurde. Też się przydadzą ci pisarze, wiadomo. No i jest tu, no chciałem lecieć tutaj po Neuschwanstein. Ale to skoro Angole takowe mają, to i ja muszę mieć, niestety. Ja pierdziule, chyba że ja to ukradnę. Czy ja zaryzykuję? Bo Koreańczyk lezie górą. Jakbym sobie stadion odpuścił, ile ta prora? O Jezu, 15 tur, ale ją trzeba zrobić i to już. No to wiecie, stadion też daje zadowolenie. Ale dwa daje. I prora też daje dwa, plus dodatkowe punkty zadowolenia za każde dwa ustroje. No to chyba wiadomo, że to mi się bardziej opłaci. Dobra, to tak zróbmy, spróbujmy. No 15 to długo. Ale mamy pewność, że tego mi nikt nie ukradnie, bo jeszcze nikt autokracji nie wziął. Dobra, ja zaryzykuję. I pójdę po Neuschwanstein, a liczę na to, że części zamienne ukradnę za tur jedną. Zbieranie informacji. No kurde, może się uda. Mam nadzieję. Nie ma tu kogo bić. Chodź tędy tutaj, atakuj panie. Panie drogi, atakuj. To się fortyfikujemy, tu będziemy pyrgać, strzelać. O, no ten na pewno podejdzie, jak będzie, chyba że tu stanie, albo że tu będzie stał i czekał. No to by było sprytne, jakby tak zrobił. Aż kurde, niedobrze wam powiem, ale jest druga artyleria. Tylko że ja nie mam się gdzie ustawić, bo tu jest ciasno. Ja pierdziole. No rusz się chłopie, weź, atakuj, atakuj. Leć, leć panie. Z okrzykiem dead. Coś takiego, no nie? O jest, idzie. O kurde debil.
O, jednak nie taki debil. Już myślałem, że go łatwo zabiję, ale osłonił się okrętem liniowym. Oj, weź, spadaj. Ten ma złoto na minusie. Beka. Beka. Japonia potępia Holandię. Dobrze. 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 Coś mi się urodziło. A, to wykradnij technologię. Dobra. Proszę, proszę, proszę. Jest! Kurde, kochany. Kochane! Dobra, tu nie postrzelam jeszcze. Kurde, ile tych punktów mi potrzeba. Ojejku, nie ten guziczek. 33. No dobra, czyli takim żołnierzykiem to ja będę już mógł podejść chyba. Ile to kosztuje? O cholera, 200. O kurde. O, nie spodziewałem się, że będę to miał tak szybko. To bym złoto zachował i tej umowy naukowej nie brał. Bo ten lepszy od tego. O, troszkę tak. No bo ma tę podwójną osłonę. Dobra, weźmy. Do tego tam uzbieramy. Kiedyś. Ten mi tu wlazł gdzie. Dobra, te mamy na taki otwarty teren i do miasta. No tutaj... tu mamy co? Też łąkę. Równina akurat. Tu pustynie, czyli wszędzie otwarty teren. Czyli bierzemy to. To? Może to? Przeciwko miastom tak. W takiej kolejności to zróbmy. I teraz tymi drogami to ja będę zapierniczał. Może i tak muszę wleźć tu, albo tu się mogę ustawić, a tego dać tu, a tym się wycofać. Najchętniej bym go tu ustawił. Tylko, że tu w kółko stoi jakaś jednostka. I mnie irytuje. No dobra, to na razie zrobimy tak. Zbyt dużego wyboru to ja tu nie mam. No i uwaga, czy to go za... dobra. Skoro nie zabije, to walimy w Londyn. Powolutku, cierpliwie, 23 minuty, czyli cholera jasna, nie dam rady w tym odcinku jednak zdobyć. Wilhelm przeciwko Katarzynie, o to sąsiedzi. Nie dam rady jednak zdobyć tego Londynu. A to wychodzi. Ten stadion tu się robi. 10 tur. Ojejku, ale czy ja czegoś innego potrzebuję na gwałt? Ojejku, no bomber by się przydał. I bomber i trójpłat. Rywale mają bombery, czyli mnie by się przydała obrona przed tymi bomberami. Czyli tak w zasadzie to ja trójpłaty powinienem robić. Ale jeden bomber to bym chciał mieć, jednego bombera, jak ja odmieniam, po 7. No dobra, spróbujmy tak. Tędy idźmy, może się uda. Ojejku! Meczet, ja go tutaj zaznaczę, żeby mi gierka przypomniała, bo tutaj, szanowni państwo, mogę kupić meczet i on daje zadowolenie, 2 punkty kultury i 3 wiary, to jest przegenialne. Przegenialne, bo tutaj weszła ta religia, czyli katolicyzm, tak? No tak, no, bo prawosławie ma inny krzyż przecież. Dobra, bo tutaj ciągle mamy buddyzm, chyba to jest ikonka, i tu mamy ciągle do kupienia katedry i o, tu katedry i pagody. Nie, klasztory. Chyba już mi się myli. Możemy to łatwo sprawdzić, no. Bo już się zakręciłem. Tak, buddyzm. A nie, katolicyzm jednak ma taki krzyż. Prawosławie taki, a protestantyzm to jest taki. A widzicie. Czyli protestantyzm ma te meczety, prawosławie ma... Niczego fajnego nie ma, także tej religii nie chcemy u siebie. Na katolicyzm ma pagody. No to też zapraszamy. 2-2-2 to jest super. No i buddyzm ma te klasztory, które już kupiłem chyba wszędzie.
i katedry. No, także każde zapraszamy, za wyjątkiem tego prawosławia. I katolicyzmu. Tak, protestantyzm i buddyzm, niech się mnie bije. No te, które mają budynki, no. Co ja dużo będę mówił. Ja mam armię słabą, weź. No dobra, nie będę go może wkurzał dodatkowo, bo on jakiś kolegów na mnie naśle i będzie problem. Ojejku, no to już się bałem, że Niemiaszek może być tym zdrajcą. Ale jednak potępił Holendra. No i tutaj atakuje niestety, ale 29, już tak nie bolało. Uciekł tamten, kurde, szkoda. Ja liczyłem, że on wyjdzie na ląd. Ale teraz widzicie, że będę mógł tutaj poczarować. Podmienić troszkę ewentualnie. Ja bym tego dał tu najchętniej. A, tu się nie ruszę tędy, kurde? No bez żartu. Co to za jakieś manewry? Czyli ja bym go tu musiał zostawić? Nie no, przecież ja to muszę przerzucić. O Boże, będę szedł tak naokoło? Poważnie? O kurde. No to mogę dać tu. Tego muszę przezbroić, cholera. A tu trzeba strzelić. Ale kicha. A żeby mi... Nie, dobra, rusza się ciągle ten Dariuszek, także może tu nie będzie jakoś kombinował. No, strzelaj. Tym muszę wejść tu. Mógłbym stąd strzelać też, ale się boję o tę artylerię troszkę. Więc ja to wolę zrobić tak. Tego na razie damy tu, potem go cofnę, kurde. Jak będę kombinował. Aha, bo tu się droga zrobiła. Droga. I pyrgamy. Wieża Eiffla w Seulu, dobra. Sedzong spiskuje przeciwko mnie, okej. I armia maszeruje na jakieś miasta, ale to przecież nie na mnie. No bez jaj. Nie wierzę w takie rzeczy. Dokończ te kopalnie, panie kolego. No dobra, popyrgamy dalej. No i 29 minut i dupa. Nie będzie jednak Londynu w tym odcinku. I jak tak na to patrzę, to może nawet nie być w przyszłym odcinku. Przejął mojego robotnika. Czy ja się zmartwiłem z tego powodu? Nie, ja na to liczyłem. Kurde. O! No nie, ład, głupia Japonia. Dupa będzie z tej autokracji. Zbuduję prorę, jeszcze tam ukradnę, co się da. I zmieniamy ideologię. Czy tutaj teraz sięgnę? No nie, jeszcze tej drogi potrzebuję więcej. Kurczę pieczone, no. To nie dobrze, tu mamy wzgórze, także o, zasięg jest. To, że nowe se zrobił. Zrobiła. Ojejku, czym to przechwycić? Tym jak przechwycę, to mi zabierze te punkty ruchu? Nie. Dobra. No to tak, rozstawimy się. I pyrgamy sobie. 31. Też 31. To głównie to działa. No to już ładnie zdzieliło. Ej, ale ja na jego terenie będę mógł się chyba... Bo to mój sojusznik, tak mi go gierka liczy. Ciekawe. Ale weźmy, dajmy tego tutaj. Pana, mocium pana. No problem. No to zrypali strasznie. Dobra, wyskoczysz tymi drugimi działami? Ciekawe. No.
Zapraszamy, zapraszamy. Prosimy, prosimy. Tutaj podwoje nasze otwieramy. W gościnę wszystkich zapraszamy. A kurde, ile to się mieli, no. Człowiek czeka, zapatrzony w ekran. No, Mediolan słabnie. No ja wiem, ale tam mam nadzieję, że wejdzie. Wejdzie. O, już nie kradnie, już nie chciałeś się bić. Pouczanie? Dobra, fortyfikuj się. Czyli F. I teraz tak, tego sedamy tu. O, są łachmyty. Zapraszamy bliżej. I ciekawe, czy ja tu będę mógł. Na sojuszniczym terenie. To się to jest... Nie, to nie jest mój sojusznik. Pewnie go będę musiał zamieniać. Ale to tak... Ojejku, ja mam już 200 złota. O kurde. Czyli ja się jednak będę musiał wrócić? Łobane. Dobra, to w przyszłej turze? Albo tu na razie, tak. Dobra, tak zróbmy. Tylko, że tu mnie ten generał nie sięga i to mi się oczywiście nie podoba. Co ja dalej tutaj będę robił? Tartaki. Myślę, że tak. Nie ma w co pyrgać. Coś tu zrobić jeszcze miałem. Tak patrzę, patrzę. I tak myślę, że coś miałem zrobić. Ale kurde. Dobra, ty się fortyfikujesz. Z Kaśką trzeba się znowu dogadać. Siema, Kasiula. Zdrastuj. Sojusz obronny, złotka dołóż. O ty kurde, małpo wredna. Jak ci podoba, jeśli ja przedłożę taki obmian? No dobra, tak na goło. Na goło z Kaśką to tam można. Mam dwa na plusie zadowolenia. Wow, szanowni państwo, takie rzeczy. Takie rzeczy, 69 zł, dobra, bank sobie odpuścimy. Te mury się tam kiedyś jeszcze zbuduje. Niby jedna tura, ale to jest aż jedna tura. Świątynia. To jest niegłupi pomysł. Ojejku. No to muzeum mi na gwałt niepotrzebne. Stadion by się, kurde, przydał w gruncie rzeczy. Bo jednostek... Nie no, wolę w tym mieście, bo tu nawet zbrojowni nie mam, no nie? A tu mam te zbrojownie. Mam te zbrojownie, nawet epos tu mam. I dlatego w tym mieście robię jednostki. I tak, tego się trzymajmy. O, tu będzie ludek niedługo. Tu już strzeliłem, dobra, spokojnie. Dobra, odcinek będę kończył. Także tyle w tej... W tej turze i w tym odcinku. 11 za 8, kolejne. Urodzi się ten wielki człowiek. Chyba zdąży. Wyżej, wyżej, wyżej. Za 7 tur, no to też, prawie idealnie. No. Zbudujemy ten zamek, zbudujemy prorę. A, wiem co chciałem zobaczyć, no jejku. Przypomniało mi się wreszcie, tutaj oczywiście. 4 turystyki ja mam. Czy są w ogóle jakiekolwiek tutaj? Tu się patrzy. Za swobodami ktoś, coś? No, nawet jednego znaczka nie ma. Chyba nigdzie. A czekajcie, Anglia. Autokracja. Kurde, nawet nie ujęte. No to dupa będzie z tej ideologii. Kurczę, no taki niepart. Szkoda, szkoda, szkoda. Nie stracę na tym jakoś dużo. Bo brałem ją jako pierwszy, czyli za Friko dostałem te dwa ustroje. Gdybym brał jako drugi ład, to miałbym jeden ustrój i tak bym miał problemy, jak się chyba okazuje. A jakbym poczekał, tak jak zwykle robię, to bym nie miał żadnego ustroju, czyli bym wyszedł na zero. No teraz jedynie stratny będę tych dwóch tur, bo będzie rebelia trwała. Nie, gdzie to się patrzy? Rebelia będzie trwała, szanowni państwo. O, zmień ideologię. Dwie zasady mniej. Nie będzie nawet rebelii żadnej? Nie, no jak? Poważnie? No dobra.
tak bardzo chcą te swobody, że nawet rebelii nie będzie. To okej. Dobrze, tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam i na razie.